Istnieją na świecie miejsca atrakcyjne pod względem przyrody. Przyciągają ludzi pięknym krajobrazem, spokojem czy też naturalnym środowiskiem. Do innych ludzie ciągną ze względu na tajemnice, jakimi miejsca owe są owiane. Jezioro z Loch Ness posiada oba walory, co wykorzystują lokalni przedsiębiorcy. Malowniczy akwen to w rzeczywistości kilka jezior otoczonych szkockimi pagórkami. Wokół rozstawiło się mnóstwo punktów widokowych, które pozwalają oglądać krajobraz, ale nie tylko. Wiadomo, że Loch Ness przyciąga też poszukiwaczy przygód, łowców potworów oraz naukowców próbujących racjonalnie rozwiązać zagadkę potwora z jeziora. Pierwsza wzmianka odnośnie potwora z Loch Ness pojawiła się już w 565 roku. Umieszczona została w rękopisie świętego Admana, irlandzkiego opata opisującego przygody swojego poprzednika, świętego Kolumby, który spotkał się ze stworzeniem podczas jednej z misjonarskich podróży po Szkocji. Mężczyzna był świadkiem ataku bestii na pływaka, którego wciągnęła pod wodę, gdzie zniknął. Mimo wszystko święty Kolumba chciał przeprawić się przez rzekę, a więc wysłał po łódź drugiego towarzysza, który przebył ją w pław. Kiedy pływak był na środku jeziora, natrafił na problem, którym był potwór. Zaatakował człowieka podobnie jak jego poprzednika. Kiedy święty to zauważył, postanowił zareagować, wypędzając gadzinę znakiem krzyża. Towarzyszyły temu słowa: stój! I nigdy nie dotykaj tego chłopca! Wróć, skąd przyszedłeś! Bestia wycofała się. Ile prawdy jest w tej legendzie? Z całą pewnością dowiemy się dopiero wtedy, gdy odkryjemy, co czai się w głębinach jeziora. Co ciekawe, wszelkie doniesienia, których jest cała masa, wskazują na to, iż wydarzenia, których doświadczył święty, być może dotyczą prawdziwego zwierzęcia. Od tamtego momentu można usłyszeć wiele wzmianek opisujących tajemniczego potwora. Według zapisków z kronik z 1527 roku potwora z Loch Ness zobaczył po niemalże 1000 latach spokoju angielski lord Duncan Campbell. Tamtego dnia było wraz z nim jeszcze 6 mężczyzn. W czasie przeczesywania stromych zboczy nad jeziorem przez przypadek udało im się spłoszyć ogromne stworzenie wodne. Jeśli wierzyć zapiskom, na początku sądzili, że to coś uciekło, jednak jak się okazało, czekało jedynie na odpowiedni moment, aby zaatakować. Campbell opisał później swoją przygodę. Widziałem pewnego ranka, w środku lata, jak z wody wylazło z wielką lekkością nieznane zwierzę. Swoim ogonem wywracało dęby razem z korzeniami. Kiedy myśliwi rzucili się na stworzenie, od razu zabiło 3 z nich, pozostali uciekli. Potem zwierzę wróciło do jeziora. Pierwszy dokładny opis tego czegoś otrzymaliśmy dopiero na początku XIX wieku, kiedy to gromada dzieci spostrzegła w wodzie specyficznego stwora, przypominającego swym wyglądem prehistorycznego dinozaura. Jak twierdziły, zwierzę to ukazało się po środku jeziora, widać było jego szyję oraz cień świadczący o tym, że jest to duża kreatura. W 1871 roku zainteresowanie zwierzęciem wywołał artykuł londyńskiego doktora Mackenzie. Opisywane przez niego wydarzenia miały miejsce w lipcu 1870 roku. Zobaczyłem na wodzie coś jakby potężną, przewróconą łódź brązowo-szarego koloru. Wynurzało się i z powrotem rzuciło do jeziora. Z daleka było widać wężową szyję i długie płetwy. Prawdziwa euforia związana z kryptydą nastała dopiero w latach 30. XX wieku, kiedy to wokół jeziora przeprowadzono utwardzoną drogę A82. W lipcu 1930 roku Nessie pokazała się młodym rybakom łowiącym ryby na południowej części jeziora. Parę metrów od swojej łodzi zobaczyli duży, nieznany obiekt. Jak się później przekonali, było to żywe stworzenie. Przestraszyli się nieco, gdy zorientowali się, że bestia płynie w ich stronę. Spanikowani, napełnieni adrenaliną, szybko dotarli do brzegów jeziora. Gdy przerażenie ustało, przyszedł czas na ciekawość. Czym było to coś? Wrócili na miejsce, gdzie spostrzegli zwierzę, jednak było już za późno, stworzenie dawno zanurkowało. Na początku maja 1933 roku szkockie czasopismo Inverness Courier opisało dość szczegółową relację małżeństwa, które zostało wystraszone przez nieznanego potwora podczas spaceru. To właśnie w tym artykule pojawiło się słowo, które do dziś jest kojarzone z Nessie. Potwór. Stworzenie się przewracało i zanurzało chyba przez minutę. Tułowiem przypominało wieloryba. Woda wokół niego wirowała
i pieniła się jak w wielkim kotle. Powiedziała w artykule L.D. Mackay. 2 miesiące później przedziwne zwierzę zostało dostrzeżone przez rodzinę Spencer. Była to jedna z pierwszych wzmianek opisujących zwierzę poza wodą. Jak twierdzi małżeństwo, podczas podróży autem przez drogę przeszło dziwne stworzenie przypominające wielką jaszczurkę. Tak samo jak w przypadku rodziny Mackay, media dotarły i do rodziny Spencer, umieszczając opis wydarzenia w gazetach. Pojawił się on między innymi w Inverness Courier. Było okropne i brzydkie. Kawałek przed sobą widzieliśmy falującą szyję, za którą podążał wielki, niezgrabny tłów. Jego długość szacuje się na 30 stóp. Był koloru ciemno-szarego. Gwałtownymi ruchami przemierzał drogę, jednak w pochyleniu nie ujrzeliśmy członków. Jesteśmy przekonani, że to jakiś prehistoryczny zwierzę. To właśnie ten artykuł przykuł uwagę wielu naukowców oraz dziennikarzy. Wiele redakcji wysłało swoich reporterów, aby uchwycili nieznane zwierzę na fotografii, a także odnaleźli więcej świadków, którzy mogliby potwierdzić istnienie gada. Gazeta Daily Mail także wysłała na miejsce znanego południowo-afro-brytyjskiego reżysera filmowego i myśliwego polującego na wielkie zwierzęta, Marmaduke'a Wetherella. Co ciekawe, jego poszukiwania okazały się owocne. Już po paru dniach udało mu się natrafić na ślady gadzich łap. Na potwierdzenie swoich odkryć wykonał odlewy gipsowe, które zostały wysłane do Muzeum Historii Naturalnej, aby potwierdzić ich autentyczność. Niestety, jak się okazało, najprawdopodobniej poszukiwać chciał jedynie oszukać publikę. To ślady wykonane przez nogę hipopotama, prawdopodobnie nabitą na pal. Stwierdził jeden z naukowców. Marmaduke'a przyznał się do oszustwa. Powiedział, że do wykonania śladów posłużył się swoją popielniczką wykonaną z zasuszonej nogi hipopotama. Opinia publiczna była oburzona zachowaniem pracownika Daily Mail. Nie pomogło nawet zwolnienie z pracy oszusta. W czasie gorączkowych debat oraz rozstrzyganiu sprawy fałszerstwa potwór z Loch Ness wciąż dawał sobie znać. Coraz więcej ludzi twierdziło, jakoby widzieli bestię. Dość niezwykłą relacją jest przygoda pewnego magika. Pochodzący z Wielkiej Brytanii Anthony Shields stwierdził, że sam w 1977 roku przywołał bestię z głębin. Na dowód tego przedstawił zdjęcie, na którym możemy dokładnie zaobserwować stworzenie. Jego fotografia była tak doskonała, że wielu ludzi nie przyjmuje jej za autentyczną. Kolejna z relacji pochodzi od anonimowej służącej, która tamtego dnia pracowała w domu nad jeziorem. Wczesnym rankiem podczas prac domowych kobieta postanowiła wyjrzeć przez okno, aby przekonać się, w jakim stanie są szyby. To, co przypadkowo zobaczyła, zaszokowało ją. W wodzie dostrzegła wielkie zwierzę z długą szyją, podobną do tych, jakie mają żyrafy. Swoim przeżyciem podzieliła się z panią, u której służyła. W grudniu 1933 roku stworzenie to zostało sfotografowane po raz pierwszy. Autorem zdjęcia był niejaki Hugh Gray. Zwierzę zostało dostrzeżone niedaleko miasteczka Foyers. Według zeznań świadka, w pobliżu plaży dostrzegł coś, co wystawało na 2 metry z wody. Wątpiąc w swe oczy, postanowił wykonać fotografię, aby na spokojnie zastanowić się i przeanalizować zjawisko. Miałem dziwne odczucia, dlatego film pozostawał w aparacie przez długi czas, zanim wywołałem zdjęcia. Wyjaśnił. Zdjęcia fotografa nie grzeszyły jakością. Były bardzo rozmazane, co bardzo utrudniało śledztwo. Jednak i tym razem zostało ono uznane za oszustwo. Według badaczy na zdjęciu widoczny był pies kąpiący się w wodzie. Następnym świadkiem, który miał okazję zobaczyć bestię, był student weterynarii Arthur Grant. Do zajścia miało dojść w styczniu 1934 roku, kiedy to chłopak jechał swym motocyklem do Inverness. Nagle jego oczom ukazał się wielki, pokraczny stwór. Grant chciał gwałtownie hamować, niestety nie udało mu się opanować maszyny i zderzył się z gadem, który, jak twierdzi, szybko uciekł. Przestraszony student po powrocie do domu od razu siadł przy biurku i naszkicował, co zobaczył. W kwietniu 1934 roku nad brzegiem jeziora przechadzał się wraz z przyjacielem uznany chirurg, pułkownik Robert Kenneth Wilson. Ich głównym celem była obserwacja ptaków, którymi się interesowali. W pewnym momencie dostrzegli ruch w wodzie. Po pewnym czasie z głębin wynurzyła się mała głowa osadzona na długiej szyi.
Pułkownik nie zawahał się, wykonując 5 fotografii. Najbardziej udane zdjęcie przekazał Daily Mail, która je opublikowała w jednym z numerów. Wilson miał jednak jeden warunek. Nie chciał, aby jego nazwisko było połączone z dowodem. Zdjęcie stało się najpopularniejszym dowodem na istnienie zwierzęcia. Zasłynęło jako zdjęcie chirurga. Zarówno w Anglii, jak i na całym świecie sława bestii szybko się rozpowszechniła, wywołując szaleństwo poszukiwaczy nie tylko profesjonalnych, ale i amatorów. Na spokojne jezioro zaczęły przybywać tłumy turystów, myśliwych, a także poszukiwaczy przygód. Sława zdjęcia trwała długo, bo aż 63 lata, do roku 1997, kiedy to brytyjski dziennikarz odkrył prawdę. Otóż 3 lata wcześniej, na łożu śmierci, brytyjski rzeźbiarz i modelarz Christian Spluring przyznał, że brał udział w oszustwie, w którym jego brat przyrodni, Ian, postanowił zrobić dowcip, wypuszczając w głąb jeziora zabawkową łódź podwodną, która z oddali przypominała prehistoryczne zwierzę. Jak się okazało, chirurg Robert Wilson wiedział o tym dowcipie i postanowił wziąć w nim udział. Gdy skala popularności zdjęcia przerosła śmieszków, postanowili nie ujawniać prawdy, wiedząc, że źle by to się dla nich skończyło. Nie jest to jednak jedyne zdjęcie, które przedstawiać ma nieznaną kreaturę. Od momentu opublikowania zdjęcia chirurga do gazet masowo zaczęły przybywać inne fotografie, na których można było dostrzec dziwne kształty w wodzie, niestety większość z nich została uznana jako fałszywe. Często badacze mogli na nich dostrzec kłody drzew, przytwierdzone do łodzi Belesiana i tym podobne. Pod koniec maja 1938 roku turyście z południowej Afryki, panu Taylorowi, udało się nagrać kolorowy film, na którym można dostrzec dziwny przedmiot pływający w wodzie. Świadek szybko poinformował media o swoim odkryciu, opisując tym samym swoje przeżycie. Coś bardzo długiego, ciemnego, niemalże czarnego koloru pływało w jeziorze. Z wody wyglądała na zewnątrz tylko długa szyja. Reszta ciała chyba była niemal pół metra pod wodą. Stworzenie poruszało się w pobliżu naprzeciwległych brzegów Foyers. Widziałem go około południa w odległości około 200 metrów. Jego opis potwierdza przyjaciel, z którym był na wyprawie. Całe sprawozdanie, jak i film zostały wysłane brytyjskiemu zoologowi Maurickowi Burtonowi, który wstępnie przebadał wszelkie dowody. Nie zgodził się jednak na dogłębne zbadanie sprawy. Dopiero w 1931 roku w swojej książce pod tytułem Nieuchwytny potwór umieścił jedno zdjęcie z filmu Taylora. Znany amerykański kryptozoolog Roy McCall uznał je jako dowód na to, że coś nieodkrytego żyje w jeziorze. W latach 50. XX wieku cały świat został uruchomiony przez kolejne dość kontrowersyjne zdjęcia potwora. Tym razem został uchwycony niedaleko twierdzy Argot. Mimo dość wielu optymistów, zdjęcie to zostało również uznane za fałszywe. Wraz z upływem czasu oraz postępów technologii coraz więcej naukowców zaczęło wykorzystywać do badania jeziora kamer, sonarów oraz innych urządzeń analizujących dźwięki wydobywające się z głębin. W grudniu 1954 roku załoga kutra rybackiego River 3 uchwyciła dziwny obiekt, który poruszał się na głębokości 146 metrów. Według zeznań jego długość szacowano na około 10 metrów. Zdarzenie to uznaje się za pierwsze zarejestrowanie aktywności potwora w jeziorze. W kwietniu 1960 roku coś dziwnego nad jeziorem nagrał pewien inżynier lotnictwa Tim Dinsley. Trwające około minuty nagranie przedstawia dwa dziwne garby widoczne nad taflą wody. Autentyczność filmu została potwierdzona przez Centrum Zwiadu Lotniczego Królewskich Sił Powietrznych. Eksperci wojskowi przyznali, że sfilmowany obiekt z pewnością nie był łodzią podwodną. Sceptycy od razu zaczęli tłumaczyć dziwną anomalię w wodzie kutrami. Początkowo wydawało się to sensownym wytłumaczeniem, jednak w 1993 roku amerykańska stacja telewizyjna Discovery cyfrowo udoskonaliła zdjęcie, które po głębokiej analizie przedstawiało, jak się okazało, żywe zwierzę. Na pierwszy rzut oka można by dostrzec małą głowę bestii, jednak pod powierzchnią duży tłów. To coś było czarne i połyskliwe jak futrofoki. Wprawdzie nie było widać głowy, ale wydaje mi się, że widzieliśmy to, co ludzie nazywają potworem z Loch Ness. Relacjonuje swoje przeżycie Bill Kinder, który w kwietniu 1996 roku, jadąc brzegiem jeziora, zauważył w wodzie dziwny, prawie 10-metrowy kształt.
Aby dostrzec dokładniej, czym jest owe coś, zatrzymał się i ujrzał, że z wody wystaje coś ciemnego. Początkowo sądził, że jest to jedynie skała, jednak po chwili obiekt zaczął się poruszać. Jak się później okazało, jego relacja została potwierdzona przez osoby towarzyszące, Jaron Kling z Londynu oraz żonę wraz ze znajomym. Wszyscy potwierdzili, że widzieli dziwny kształt w wodzie, dodając, że to coś miało dwa garby. Jedną z osób, które miały wielokrotnie styczność z potworem, był Alex Campbell, który przez 47 lat pracował jako strażnik jeziora. Jeśli wierzyć słowom mężczyzny, widział on bestię 18 razy, jednak ani razu nie udało mu się jej uwiecznić na zdjęciu. Pewnego razu na wysokość 2 metrów z wody wynurzyła się szyja, trochę przypominająca łabędzią. Widać również było ciemnoszary, połyskujący wilgocią tłuf o długości co najmniej 10 metrów. Naukowcy oraz poszukiwacze Nessie postanowili skierować swe oczy ku głębinom akwenu. W 1969 roku w poszukiwaniu potwora z Loch Ness wyruszyła żółta, 20-metrowa łódź podwodna Whipper Fish pod dowództwem znanego amerykańskiego oceanologa Dana Scotta Taylora. Coś wielkiego przepływało obok łodzi podwodnej i zniknęło w głębinach. Niestety moja maszyna poruszała się z prędkością 16 węzłów. Stworzenie było dużo szybsze. Powiedział Taylor. Mimo wszystko naukowiec postanowił znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie, czym mogło być zwierzę. Na wstępie wysnuł hipotezę, jakoby był to jedynie duży węgorz, któremu nie przeszkadzałby chłód. Tego samego roku jezioro zostało ponownie przebadane. Z pomocą ciągniętego sonaru głębinowego amerykański naukowiec Andrew Kroll dokonał odkrycia, które stało się równie kontrowersyjne jak pozostałe. Uzyskał niezwykle silne sonarowe odbicie nieznanego obiektu osiągającego niemal 6 metrów długości. Na ekspedycję nad jezioro wyruszyła także grupa badawcza National Geographic. Również jej głównym uczestnikiem był znany badacz i oceanograf Bob Ballard, o którym mogliśmy także usłyszeć podczas poszukiwań Titanica lub też Bismarcka. Nie można udowodnić, czy istnieją jakieś podziemne jaskinie bądź tunele w jeziorze, gdzie mogłoby się ukrywać stworzenie. Jednak nic podejrzanego w głębinach nie zauważyliśmy. Brzmi jego relacja. W 2003 roku kolejne badanie przeprowadziła brytyjska stacja BBC. Podczas obserwacji ekipa skupiła się na obserwacji dna jeziora. Dokładne badania nowoczesnym sprzętem ujawniły w głębinach wody głęboki na ponad 9 km tunel. Wraz z upływem czasu narzędzia służące do obserwacji stały się bardziej powszechne, umożliwiając precyzyjne badania nie tylko profesjonalnym badaczom, ale i zwykłym poszukiwaczom sensacji. Szacuje się, że w ciągu roku na poszukiwanie Nessie przybywa nad jezioro około 600 tysięcy turystów i zostawiają na wydatki ponad 48 milionów dolarów. Mimo wszelkim oszustom oraz licznym nieudanym badaniom wielu z naukowców, przede wszystkim amatorów, nie poddaje się i wciąż zbiera informacje odnośnie kryptydy. Dowodem, który może przemawiać za istnieniem bestii, jest materiał pochodzący z 2007 roku. Brytyjski technik laboratoryjny Gordon Holmes uchwycił na kolorowym wideo obiekt, który szybko poruszał się w wodzie. Niestety, dokładnie nie można stwierdzić, czym był, ponieważ zarówno kształt, jak i wielkość nie były wyraźne. Istnieje wiele opinii wskazujących na to, że w tym przypadku mogła być to po prostu wydra lub bóbr. Niemniej jednak było to coś żywego. Za istnieniem potwora przemawia również odkrycie dziwnych dźwięków wyłapanych przez Rona McHalla z Chicago. Za pomocą hydrolokatorów wychwycił dźwięki, które, jak twierdził, nie odpowiadają żadnemu znanemu zwierzęciu wodnemu. W drugiej połowie kwietnia 2011 roku 26-letni pracownik charytatywny Andrew Dixon otworzył na swoim urządzeniu mobilnym mapę satelitarną. To, co udało mu się dostrzec nad jeziorem Loch Ness, sprawiło, że za nie mówił. Czy odnalazł niepodważalny dowód na istnienie zwierzęcia? Na zdjęciu pochodzącym z aplikacji Apple Maps w obszarze szkockiego jeziora Loch Ness zauważyłem coś podejrzanego. Nie chcę was okłamywać, ale sądzę, że to Nessie. Jak się okazało, nie jest jedyną osobą, która dostrzegła na mapie przedziwne zwierzę. Istnieje również 3 innych świadków, którzy w tym samym momencie dostrzegli duże zwierzę osiągające mniej więcej 10 metrów długości z widocznymi płetwami bocznymi. O swoim odkryciu poinformowali media oraz klub zwolenników potwora z Loch Ness. Na początku myślałem, że to tylko bruzdy, które zostawiają łodzie, jednak później uświadomiłem sobie,
że tam nie ma łodzi. Zadzwoniłem do ekspertów, aby się upewnić, jednak oni również nie mieli pojęcia, co znajduje się na tych zdjęciach. Wydawałoby się, że jest to idealny dowód potwierdzający istnienie bestii. Potwór został dostrzeżony w tym samym czasie przez trzy niepowiązane ze sobą osoby. Dodatkowo zdjęcia, jak wykazały badania, nie wskazują na to, aby ktokolwiek przy nich majstrował. Mimo tak prawdopodobnego dowodu w obozach sceptyków huczy. Niektórzy z naukowców twierdzą, że ślady należały nie do żywej istoty, lecz do łodzi bądź prądów. Co ciekawe, nie jest to jedyne zdjęcie tego typu. Rok wcześniej potwór w tych samych okolicznościach został dostrzeżony przez Lady Greeneye. Pokazywałam dzieciom na Google Earth Online różne miejsca na kuli ziemskiej, kiedy doszliśmy do Loch Ness. Przejeżdżałam myszką po powierzchni jeziora i nagle na wschodnim brzegu ujrzałam coś niezwykłego. Kolejną obserwacją zwierzęcia przez użytkownika internetu było spotkanie brytyjskiego pracownika służb ratowniczych Jasona Cooka. Podczas obserwacji jeziora przez Google Earth zauważył dziwną, dużą, białą plamę. Po zgłoszeniu obserwacji Google od razu wysłało na miejsce kamerę obserwacyjną. Niestety, na nic nie trafiła. Wielu wątpiących w istnienie Nessie podaje liczne kontrargumenty. Kiedy zeskanowane zdjęcie obejrzycie bardziej szczegółowo, jest to oczywiste, że chodzi o płynącą łódź. Rozmazane miejsce wyglądające jak tajemnicze macki to po prostu dziób jakiejś łodzi. Jedna z ostatnich relacji, gdy widziano potwora z Loch Ness, pochodzi z 10 marca 2015 roku. Connie Ross oraz jej córka spostrzegły w wodzie nieznany kształt. Niestety, w tym przypadku mamy do czynienia jedynie z opowiadaniem. Kobiety nie zdążyły sfotografować bestii. Z kolei 22 marca pewne małżeństwo zauważyło w zbiorniku wodnym stworzenie, które, jak twierdzą, przypominało swoim ciałem delfina. Trzy dni później Dee Bruce oraz Lee Stewart z pobliskiego Elginu w pobliżu jeziora dostrzegli dziwne, nieznane, wielkie czarne stworzenie. Niestety i w tym przypadku nie posiadamy żadnych dowodów. Hipotez odnośnie, czym może być potwór z Loch Ness, jest wiele. Optymiści, którymi w większości są amatorscy badacze, obstawiają, że jest to prawdziwy plezjozaur, który przetrwał do naszych czasów. Ich głównym argumentem jest to, iż był widziany bardzo często, a wszelkie relacje i fotografie wskazują na to, że posiada długą żyrafią szyję oraz masywny tłów. Kolejnym argumentem przemawiającym za istnieniem kreatury jest fakt, że chociaż temperatura wody jest raczej niska, ciepło uwalniane z jeziora w zimie stanowi równowartość spalonych 2 milionów ton węgla. Innymi słowy, jezioro wcale nie zamarza. Co więcej, w jeziorze występuje wystarczająca ilość łososi oraz węgorzy, aby wyżywić wielkie stworzenie zamieszkujące jego głębiny. Jednym z optymistów hipotezy, jakoby był to prehistoryczny drapieżnik, jest dr Carl Schuker, jeden z czołowych znawców kryptozoologii. Oczywiście sceptycy tej teorii starają się za wszelką cenę udowodnić nieprawdziwość tej hipotezy. Jednym z argumentów jest ten mówiący, że jeśli jest to wielki gad, to dlaczego wciąż nie natrafiono na jego pozostałości? Miejscowi górale powiadają, że jezioro nigdy nie oddaje swoich ofiar. Naukowcy zaś tłumaczą brak szczątków tym, że jezioro ze względu na dużą głębokość oraz niską temperaturę wody porywa kości na dno. Kolejna hipoteza to to, że bestia w rzeczywistości jest nieznanym gatunkiem wielkiej długoszyjej foki lub też jakimś gatunkiem wielkiego płaza bądź gigantycznym robakiem morskim. W wielu artykułach możemy także odnaleźć wypowiedzi twierdzące, że potwór jest jedynie rekinem wielorybim, jesiotrem bądź orką. Maurice Barton w swojej książce Animal Legends wskazuje na to, że potwór ten może być w rzeczywistości wielkim węgorzem. Pozwolę sobie zacytować odpowiedni fragment, który został również umieszczony w książce Richarda Ellisa pod tytułem Potwory głębin. Zakładając, że mamy do czynienia z żywym organizmem, zdecydowanie uważam, że potwór może być wielkim węgorzem. Moja opinia opiera się na trzech przesłankach. Po pierwsze, musimy wyobrazić sobie stworzenie o dużych rozmiarach, żyjące zwykle pod powierzchnią wody, ale równocześnie zdolne do przebywania przez dłuższy okres czasu na jej powierzchni, z głową uniesioną ponad wodę, i nawet zdolne do wychodzenia na ląd. Po drugie, musi mieć długie ciało i umieć przemieszczać się z dużą prędkością. Po trzecie, musi być silny, aby móc wytworzyć ślad na wodzie, o którym też wspominają świadkowie. Jedyne zwierzę, które mogę sobie wyobrazić, to węgorz o wymiarach większych niż znane nauce.
Potwór z Loch Ness, przedstawiany w formie prehistorycznego drapieżnika, ma jeszcze jeden mankament. Wielu naukowców zastanawia się, jak to zwierzę mogłoby się dostać do zamkniętego zbiornika. Oczywiście pojawia się tutaj wytłumaczenie, że jego ciało zostało pozostawione przez ostatnie zlodowacenie lub przybycie jakiegoś z krewnych z lądu i osiedlenie się w jeziorze. Mimo wszystko nigdzie nie jest uwzględnione, jak wiele przedstawicieli tego gatunku znajduje się w wodach jeziora. Niektórzy twierdzą, że jest to niewielka populacja, jednak ilość doniesień jest na tyle mała, że wysnuwa się hipotezę, jakoby był to jeden okaz gada, któremu jakimś cudem udało się przetrwać do dziś. Gady co prawda żyją bardzo długo, jednak w tym przypadku to by była przesada. Tak więc kolejnym argumentem sceptyków na nieistnienie bestii jest jej sposób rozmnażania się, który w wypadku jednego osobnika jest niemożliwy. Nawet jeśli w głębinach wody znajdowałaby się para, to i tak jej trzecie pokolenie byłoby już zdegenerowane. No dobrze, ale niektórzy powiedzą, być może jest wiele okazów niespokrewnionych ze sobą. Zaprzeczać temu mają doniesienia, których w ostatnim czasie jest dość mało. Jezioro jest udostępniane zwiedzającym 24 godziny na dobę. Dlaczego więc mimo wielu poszukiwaczy oraz fotografów relacji jest tak mało? 21 lutego 1995 roku Weekly World News, który 3 lata wcześniej poinformował o narodzinach dziecka potwora, wielkimi literami na pierwszej stronie ogłosił: potwór z Loch Ness nie żyje. W artykule posługuje się opisem zdarzeń przeżytych przez morskiego doktora Karla Kramera, który informuje o tym, że na płciźnie natrafił na ciało potwora. Dryfowało ono tak jak pozostałości po wielorybach lub delfinach. Jego trupło miało zostać przewiezione w chłodni do Glasgow, gdzie dokonano sekcji. Mimo wszystko, nawet jeśli starszy potwór zginął, pozostało jeszcze młode, jak sam doktor Kramer powiedział. Śmierć Nessie jest tragedią. Możemy jednak pocieszać się faktem, że zostawiła dziecko, które teraz zajmuje jej miejsce. Być może młodszy osobnik potwora jest dużo mądrzejszy od swojej matki i stara się pozostać w ukryciu. Czyha gdzieś w głębinach wody albo wędruje podziemnymi rzekami, które zostały wykryte pod powierzchnią jeziora. Czy kiedykolwiek dowiemy się, czym jest Nessie? Z całą pewnością zwierzę to oraz sama legenda wbiła się mocno w popkulturę, która przyczyniła się także do trwania kreatury. Zwierzę to możemy zobaczyć między innymi w wielu filmach, takich jak Koń wodny, Legenda głębin. Niektóre z produkcji odzwierciedlały bestię w humorystyczny sposób, m.in. serial Doctor Who.